Dziękujemy bardzo i tym samym Śląski Festiwal Nauki Katowice 2017 możemy oficjalnie uznać za rozpoczęty, ale nie byłoby takiego rozpoczęcia, Damian, bez Marble Machine, prawda? Marble Machine to jest wspomnienie pierwszej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2017. To jest ten element, który no, myślę, że już nierozłącznie związany jest z tą imprezą. Urządzenie, które ma skupiać uwagę, które ma pokazać, że precyzja w tworzeniu może dawać naprawdę widowiskowe efekty. Ja myślę, że zdecydowanie więcej o tym opowie nam dr Jerzy Jarosz, pracownia dydaktyki fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Już jest. Kto w tym roku tworzył to dzieło? Festiwal w całości. To dzieło, no jak zwykle, pracownia dydaktyki fizyki stworzyła. To jest maszyna, która ma pokazać nieuchronność pewnych procesów. Wierzymy, że kolejny festiwal jest nieuchronnie nadejdzie i nieuchronnie będzie jeszcze lepszy niż ten, którym właśnie bierzemy udział. Ta maszyna jest znana jako Marble Machine. Niektórzy z Państwa się pewnie takimi rzeczami interesują, więc możemy to uznać za przykład Marble Machine albo maszyny Goldberga, inaczej mówiąc. Ta maszyna pokazuje pewien proces pewnych zależności przyczynowo-skutkowych. Umieszczę tutaj żółtą kulę, która jest na stosunkowo wysoko w polu grawitacyjnym, więc ma jakąś energię ciężkości. Gdybym ją opuścił, to ona by spadła i tę energię by oddała. Ale ona będzie mogła się toczyć po tych przygotowanych tutaj torach, wywołując różne efekty, w których ja już nie będę brał udziału, uruchamiając tę kulę, która z kolei pobiegnie dalej, no i na końcu oferując nam pewne niespodzianki, bo ta maszyna musi zaistnieć nie tylko optycznie, ale akustycznie. Może poproszę pana, żeby pan zainaugurował ten proces i przeciął odpowiedni sznurek, a potem proszę się odsunąć. Zanim to nastąpi, poprosimy o bardzo mocne trzymanie kciuków, bo to będzie ten element, który bardzo widowiskowo otworzy Śląski Festiwal Nauki Katowice 2017. Sznurkiem do przecięcia, no właśnie, czerwony czy zielony, który ciąć? I w którym miejscu? Ja bym proponował ten. No i potem lepiej nie być blisko. Uwaga. Aha. Tniemy. To nie jest proste. Pierwszy krok zawsze jest najtrudniejszy. To jest ta duża odpowiedzialność. O, kula ruszyła. No i zobaczymy, co uda się po drodze zrobić. Aha. Osiołek nie wylądował tam, gdzie należy. Ta kula nie została uwolniona, jednak coś się zacięło, ale w organizacji festiwalu się to nie zdarzy. Biegnie dalej. Dobrze. No i stało się. Festiwal Śląski Nauki przed chwilą został przez panów rektorów otwarty, a maszyna potwierdziła to hukiem. Wielkie brawa. Doktor Jerzy Jarosz, który zostaje z nami na scenie, bo już za chwilę naprawdę duże widowisko związane z rakietami. No właśnie, zaprosimy tutaj dzieci, prawda? Uwaga. Dzieci zapraszamy. To, moi drodzy, pokaz rakiet na sprężone powietrze, również przygotowany przez pracownię dydaktyki fizyki Uniwersytetu Śląskiego. To powiedzmy, co będziemy mogli zobaczyć. A jeszcze trzeba tutaj tę gromadkę jakoś ogarnąć na scenie. Więc powiedzmy zatem, co będziemy mogli zobaczyć. Zostaną Państwo teraz zaatakowani bronią rakietową, która została przed chwilą wyprodukowana na warsztatach. Na te warsztaty zresztą zapraszamy w obszarze nauk ścisłych. Co godzinę będziemy produkowali kolejne rakiety, które będą zagrażały Waszemu, nie będą zagrażały Waszemu zdrowiu, ale mogą dostarczyć trochę emocji. Dobrze. Ta grupa brała udział w pierwszych warsztatach, zbudowała te piękne rakiety, które możecie podziwiać i które być może za chwilę otrzymacie w prezencie. Osoba trafiona rakietą być może będzie mogła ją zatrzymać. To zależy od konstruktora. Czy grupa gotowa, grupa rakietowa? Jesteście gotowi? Wszyscy gotowi? Tak? To proszę wybrać cele. Proszę wybrać cel. I uwaga, będę liczył 3, 4. Jak powiem 4, to rakiety startują. Uwaga. 3, 4... Ry! A, jaki nalot piękny. Cele osiągnięte. Kłaniamy się, bardzo dziękujemy. Pięknie leciały, daleko, dość daleko. Dziękujemy. Ale poprosimy przedstawicieli tej grupy o zostanie na scenie tutaj razem z nami. Cześć, jak masz na imię? Hania. Ania, tak? Aniu... A my Państwa zapraszamy na te warsztaty. Jeszcze raz? Hania.
Przywitajmy Hanie naprawdę głośnymi brawami.